Myślałaś, że przyszłaś do programu naukowego? Tak! O Jezu. Myślałam, że to będą polimaty! Dzień dobry, wieczór, ja nazywam się Matt Olek. A ja jestem Billy Sparrow z Wróbelka. A Wróbelek is a channel, YouTube channel. Szpanuję. YouTube channel. Gdzie swimacie? Witamy was w odcinku 2 minuty pytań, z którym odpowiadamy na wasze pytania i mam nadzieję, że będą bajeranckie. Prosiłam, żeby były bajeranckie. Są bajeranckie? Tak. Dawaj jakieś bajeranckie pytania. Kocham odcinki z waszą dwójką, oby jak najwięcej. Dziękuję. Ja jestem Chocolate Milk Vlog i cieszę się, że tak mnie lubicie. On już nie ma vlog w nazwie i za to po prostu zabiję. Tak? Tak. Nie wiedziałam. Generalnie nie masz już odbytu. Miałem na myśli, że dynamit, ale... Nieważne. Jaką śmiercią nie chciałabyś umrzeć i jak dałabyś znać bliskim o swojej obecności jako duch? Ja bym to chciała umrzeć. Jako babcia. Ja bym chciała umrzeć ze starości. Na bujanym fotelu. Robiąc na drutach. Paląc papierosa. Nigdy w życiu. Dlaczego? Nienawidzę papierosów. Dlaczego? Nigdy nie miałam papierosa w ustach, bo szanuję swoje życie. I bardzo dobrze, że nie miałaś tego w ustach akurat. Papierosa. No dobrze. Siedząc na tapczanie. Na tapczanie. Znaczy w sumie nieważne, gdzie będę siedziała. Czy co ty chcesz robić ze swoim kanałem? Rozmawiałam ostatnio z pewną kobietą na ten temat. To powiedziała mi, że generalnie jeszcze w kanał nie wchodzi. To była dentystka. Ale z jakim kanałem? W zębie? No mam, w niektórych mam po dwa. Naprawdę? Tak. Super. Ty też masz dwa kanały. O kurde. A jak masz? Mam dwa kanały? A jak się nazywa drugi? Wiecie, jakby na przykład wyglądała odpowiedź na moim kanale na takie pytanie? Ja bym zaczęła opowiadać. Wiecie, w przyszłości planuję to i tamto i to znaczy dla... Ale to jest głupi program. Wow! Myślałaś, że przyszłaś do programu naukowego? Tak! O Jezu. Myślałam, że to będą polimaty! Okres mi się spóźnia o jakieś 10 lat. Co robić? Napisał Idź do lekarza. Napisał to Marcin. Idź do lekarza. Ja miałem rozkminę, czy osoba po zmianie płci ma okres. Jak myślisz? Nie ma. Dlaczego? Bo nie można komuś odtworzyć prawdziwej macicy i wsunąć jej do środka ciała. No, właśnie spytałem o to znajomą, która jest po operacji płci i ta sama powiedziała. To taki za dużo science fiction chyba oglądałeś, ej. Czy jak nagrywacie razem, to też nie macie spodni? Właściwie, no nie chciałam o tym mówić, bo to jest trochę... Przychodzę na takiego programu, do takiego zboczeńca i jeszcze być bez spodni, to jest trochę przypał i to... I co? Nie masz spodni. No nie mam spodni. Co masz? Sukienkę. Co uważasz o słowach typu lol, żal? Uważam, że język jest dynamiczny, zmienia się. To są dwie minuty pytań. Super. To są dwie minuty pytań, nie odpowiadaj na serio na pytanie. Ale odpowiadanie na serio na pytanie jest super! Dobra. Słownik ortograficzny 2036. Lol. No i spoko. Gdybyście mogli na jeden dzień przenieść się w wybrane miejsce, co by to było? Myślę. A ja czekam na twoją wspaniałą odpowiedź. Gdzieś, gdzie jedzenie jest nieograniczone. Ja bym się przeniosła na jeden dzień na plan serialu Big Bang Theory. I mogłabym tam... Z cateringiem. No. To jedę z tobą. To jedziemy razem. Kiedy się znacie? To jest najciekawsze w tym wszystkim, ponieważ chcielibyśmy podziękować jednemu znajomemu. Gdyby jeden znajomy nie opublikował filmu Wróbelka na swoim wallu facebookowym, to ja bym Wróbelka nie odkrył. Gdybym Wróbelka nie odkrył, nie pomyślałbym sobie: o, zajebista, zajebista. Ona będzie gwiazdą. Tak sobie pomyślałabym. Tak. Wyszło jak wyszło, ale... Dziękuję wam serdecznie. Ja jestem Matt, to jest Billy Sparrow. Jej kanał jest w opisie. Wyświetla się również w tym momencie w karcie. Wyświetla się w poprzedni odcinek w karcie. Nara. Ja zawsze daję buzi na koniec. Musisz też dać buzi.